do mnie przylgnęła jakaś taka łatka, że jestem osobą nieprawdopodobnie melancholijną, to jest delikatne określenie, raczej zdołowaną. No ty masz depresję przecież całe życie. To jest nieprawda, właśnie to jest, chciałabym tak naprawdę odczarować to, ponieważ ja akurat nigdy depresji prawdziwej, klinicznej nie miałam. A to, że czasami mówiłam, że lubię jesień, albo porozmyślać sobie przy kawce o śmierci na przykład. Albo zaplanować swój własny pogrzeb. Ale bez przesady, nie w szczegółach w każdym razie. Bardziej no jakoś tak na luźno. Naprawdę jestem bardzo daleka od doła. Ale rozumiem, że to jest bardziej wypadkowa tekstów. Pewnie tak, tak. Postawy, tej nieśmiałości, o której tak, no, że na czarno, że na czarno, że właśnie w tych tekstach jest dosyć ponurawo. Ale to naprawdę jest strasznie takie spłycenie mnie, bo mam wrażenie, że to jest ledwie pianka. Ten smutek z tekstów jakby wynikający, a cała ta zawartość tego kufla ze mną to jest po prostu sama radość, dowcip i szał. To jest kwiatek, który na przykład wymaga mało wody, więc jeżeli mamy mały smuteczek, to po prostu robimy to. Czekajcie.